No, lecimy teraz. Niech wam służy. Serdecznie dziękujemy panu za auto. Nowy funkcjonalny Peugeot na 7 osób od wczoraj jest do dyspozycji zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych w Świeradowie-Zdroju. Mamy sporo wyjazdów, nasze dzieci chodzą do różnych szkół, które trzeba je odwozić, przywozić, także zdecydowanie to nam ułatwi życie tutaj. Samochód będzie służył przewożeniu wychowanków w domu dziecka. Został kupiony i przekazany placówce przez starostwo. W tej chwili kończymy zasiedlanie. Mamy 20 wychowanków, docelowo będzie ich 28. Inwestycja, która została rozpoczęta w tamtym roku, kończymy ją właściwie. Takim elementem końcowym, akordem tych wszystkich przygotowań, to jest dzisiaj przekazanie samochodu dla tej placówki. Utworzenie takiej placówki na terenie powiatu lubańskiego było bardzo potrzebne. Są to dzieci, które nie mają rodzin po prostu, albo te rodziny są niewydolne i w związku z tym musiały znaleźć swoje miejsce. Do tej pory niestety były z powiatu wywożone daleko i często kontakt z rodziną biologiczną był bardzo utrudniony. Dzisiaj dzięki temu, że mamy taką placówkę w powiecie lubańskim, po prostu te dzieci mają bliżej do rodziców, większe szanse są na to, że te rodziny z dysfunkcyjnej staną się po prostu normalne i że będą miały możliwość powrotu do rodzin. Powstanie placówki, czy zespołu placówek w Czerniawie Zdroju, w budynku, który otrzymaliśmy po Straży Granicznej od Skarbu Państwa. Trwało to trochę lat, ale ta placówka została zbudowana w całości ze środków własnych powiatu. Przygotowanie całego obiektu z wyposażeniem na przyjęcie dzieci kosztowało ponad 1 000 000 zł.